Hiszpania tajemnicza. Ta Hiszpania ukryta, którą pokażę z bliska. Witam ponownie. Dziś zawitamy do Segorwy, by odwiedzić dawne XIII-wieczne pomieszczenia krypt przylegające do katedry. I jak to bywa w kolejnym starym mieście, ze swoją górą zamkową i starym miastem zbudowanym na opadającym stoku, wejście do katedry jest z drugiej strony. Jest położone o wiele wyżej, a to wejście, które właśnie teraz oglądamy, zostało wybite kilka wieków później. I to było zabudowane innymi budynkami, po których widać jeszcze wgłębienia, gdzie wprowadzano obelkowania przytrzymujące dach kolejnych pomieszczeń, które właściwie przykrywały tą całą stronę. Tam po prawej stronie widzimy też wychodek, stary wychodek średniowieczny, bardzo dobrze zachowany, z dwoma otworami i tam jeszcze później tam podejdziemy. Na spokojnie to oglądamy. Także sama katedra jest. To wejście jest z drugiej strony. A te budynki są budynkami właśnie tych krypt, kilku pomieszczeń, które dzisiaj odwiedzimy. Za chwilę też zobaczymy, naprzeciw jest. Ale mimo to jeszcze oglądamy przez chwilę to wejście i tą okolicę do tej krypty. Wejść tam można tylko w sobotę od 1:00 do 2:00. Jedna godzina tygodniowo. I tak czekałam jeszcze przed tą bramą, by otworzono te krypty, gdyż ma jeszcze dodatkowe zabezpieczenie. Pod schodami jeszcze wykorzystano też, gdyż jesteśmy w czasie świąt Bożego Narodzenia i tutaj jeszcze zrobiono taką dekorację. Był czas, że myślałam, że nie otworzę dzisiaj tego miejsca ze względu na czas, jaki się znajdujemy. I dopiero po 10 minutach wolałam poczekać. A tutaj, co jeszcze chciałam zobaczyć naprzeciw, wykorzystując ten czas, czekałam, naprzeciw tych krypt jest dawne kolegium jezuitów.
Dla budowy tego rondynu wykorzystano te kamienne bloki, które stały w górze zamkowej, z której wybudowano zamek. Historia tego kolegium wiąże się z taką historią, gdy Pedro Miralles z Behis powrócił z Ameryki ze znacznym majątkiem. Przywiózł złoto, kosztowności i te swoje aktywa wykorzystał do różnych prac, takich jak właśnie budowa tego budynku szkoły, klasztoru, też ale wracamy do krypt i już udało nam się wejść i zaraz po lewej stronie są takie ślady po trumnach, po sarkofagach, jak stały piętrowo jedna, tutaj druga. Po jednej stronie i po drugiej proszę zauważyć ten łuk. Jest widoczny ślad po łuku. Po dawnych sarkofagach, trumnach i przedmiotach kaplicznych nie pozostało śladu. Podczas wojny domowej przygotowano nawet krypty na schron przeciwbombowy. Wyciągnięto wtedy wszystko, co tam się znajdowało, to co pozostało po ciałach składowanych w kryptach, zniesiono do komory wspólnej, która znajduje się poniżej. Później ją zobaczymy. Jest obmurowana i w środkowej części szklana płyta, ale przez nią niestety nie było nic widać. I tam znajdują się te wszystkie resztki ciał, które znajdowały się w tych wszystkich kaplicach. I w tej chwili właśnie wizyta w kryptach katedry, znajdujących się pod kaplicami klasztoru, pozwala na zwiedzanie diecezji Segorbe, jej historii i przestrzeni, właśnie taką penetrację wyidealizowanej rekonstrukcji oryginalnej krypty z kaplicą grobową, którą później zobaczymy w następnym odcinku. Zrobiono pewny typ rekonstrukcji i postrzegania śmierci przez ludzi średniowiecza. W drugiej części też będziemy świadkiem refleksji starego mnicha podczas jego ostatniej wielkiej podróży, gdy opowiada o śmierci. Towarzyszy nam też muzyka z tamtej epoki i zobaczymy rekonstrukcję tego tematycznie związanego właśnie z chrześcijaństwem w Segorbe i starej diecezji Segorbe Albarracín z XIV wieku. I jak na grafikach
ciekawy zbiór grafik, jak na tych grafikach przedstawiano śmierć w średniowieczu. A tutaj mamy rekonstrukcję i powiększenie starej mapy tej diecezji z nazwami miast. Przedstawiono mniej więcej ukształtowanie terenu, jak pasma górskie kolejne przebiegają. I mniej więcej przy każdej miejscowości postawiono budynek reprezentujący zamek. Od Segorbę przez Albarracín i tu mamy listę miejscowości naprawdę wartych zwiedzenia. Są stare miasta, miasteczka bardzo dobrze zachowane, jak z innych czasów. Dużo średniowiecznych artefaktów pozostało. I tak w tych salach nie zachowało się żadne oryginalne przedmioty, ale przynajmniej zrobiono rekonstrukcję oryginalnej tej krypty z ołtarzem, kielichem, kostnicą i grobowcami. A także zrobiono montaż audiowizualny w tych salach oparty na historii katedry oraz sposobu wyjaśnienia sposobu wykorzystania tych krypt. I dość niedawno właśnie te pomieszczenia przygotowano, odrestaurowano i przekształcono w centrum interpretacji tej całej diecezji Segorbe. Co możemy tylko jeszcze powiedzieć, że te miejsca już w czasach Wizygotów było bardzo ważnym ośrodkiem. W czasach średniowiecznych w tej okolicy oczywiście nie było ani tego kolegium i tam znajdowało się stare cmentarzysko, bo kiedyś w średniowieczu, jeszcze na początku średniowiecza, chowano ludzi tuż przy kościele lub katedrze. Później, jak miasto się rozwijało i też z powodu występujących skażeń wody pitnej, w końcu cmentarze przeniesiono w miejsca dość oddalone od głównych skupisk ludzkich. I tak w tych salach, w tych kryptach byli chowani najbardziej znakomici członkowie diecezji Segorbina. Dziekani, kanonicy, beneficjenci, daroczyńcy.
i też członkowie słynnej rodziny Valero spoczywali w tych salach, o tych starych ścianach. A tutaj mamy krótki zarys chrześcijaństwa w Segorwę. Były czasy chrześcijańskie, potem były czasy muzułmańskie i w 1236 ostatni władca kalifatu Zayd, Abu Zayd, przeszedł na chrześcijaństwo i swoje mienie zapisał nagrywałam tą część bardzo powoli, by przyjrzeć się trochę tej symbolice, która się tam pojawia. I tak, w tej pierwszej części właściwie będziemy cały czas oglądać to, co znajduje się w tej pierwszej, głównej, największej sali. Wszystko to, co jest powiązane z diecezją Segorwę. Powiększone rekonstrukcje malowidł. A proszę zobaczyć, jaki orzeł. To był symbol tego Zayd Abu Zayd, ostatniego władcy kalifatu. Orzeł. Mało znane reprodukcje, dlatego może warto się przyjrzeć na chwilę.
tym malowidłom, strojom, jakie tam się pojawiają. Symbolika, korona. I tarcza, typowa tarcza z kolorami Walencji i Aragonu. Z uchwytami. A to jest oryginalne wejście do tych krypt przez ten wpuszczano drabiny. I tam było okienko. I przez to okienko sprawdzano stan. Powiększenie tych kamiennych bloków. I tutaj widok na to wejście zapieczętowane od tej komory, która jeszcze się znajduje poniżej. I tam są składowane te szczątki we wspólnym grobie, które zebrano ze wszystkich sal. Tu mamy cały przekrój. Kolejne sale, które odwiedzimy w następnym odcinku. Cały schemat ze schodami i tak jak widać jesteśmy w tej chwili w tym największym pomieszczeniu.
taki przekrój. Jeszcze zobaczymy. Nie mogliśmy jeszcze zbliżyć się zbyt blisko do tej szyby. I tam są szczątki. To na tyle. W tym odcinku skończymy oglądanie w tej głównej sali, a w następnym odcinku zobaczymy rekonstrukcję pozostałych sal.